Halo, halo, czy słychać mnie i czy widać? Może ktoś napisać na czacie, na questions? Okej, dobra, bo już się martwiłem. O, nagle ile odpowiedzi poszło? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Okej, dobra. Możemy zaczynać powoli, mamy 20 godzinę. Tak więc standardowo notkę promocyjną powiem, czyli sponsorem aktualnie webinarów dla Was jest Broker FP Markets, który ma możliwość gry na 1500, tak jak to ja lubię. Ochronę przed ujemnym saldem, czyli po weekendzie nie trzeba się martwić, czy będziemy mieli lukę i trzeba będzie dopłacić, bo po prostu jest ochrona. Przed tym konto ląduje na zero, nawet jak będzie minus. A jeżeli chodzi o nagrania, non stop notoryczne pytanie poprzednich webinarów, jak i tego, fpmarkets.com. Wysłałem na czacie. Spready też broker ma naprawdę dobre, warto jest grać. I kwestia kont w złotówkach. Nie wiem, czy już są, ale wiem, że mają wkrótce być, bo też o to często pytacie, więc na pewno będą konta w PLN-ach. Czy FP jest market makerem? Ktoś zapytał, więc tak, generalnie jeżeli chodzi o takie tematy, to są tematy tabu u wielu brokerów. Aktualnie, jeżeli chodzi o FP Markets, to z tego co wiem, no to macie normalnie RAF Spreads. Później sprawdzę, ale to na pewno jest napisane od razu na pierwszej stronie. Ale też jeżeli chodzi ogólnie o takie rzeczy, no to nie wiem, czy warto jest to brać pod uwagę. Kwestia jest inna. Okej. Dobra, no to zaczynamy powoli. Jeżeli ktoś ma jakieś konkretne pytania, to albo do mnie na priv, odnośnie brokera, albo do mnie na priv, albo do pani Moniki. Tam się więcej dowiecie. Jak wiecie, ja tylko prowadzę webinary, przetestowałem, wszystko działa, więc nie mam problemu jakby z tym, żeby działać. Okej, dzisiejszy temat, czyli kwestia sztywnego stop lossa. Dlaczego, znaczy przepraszam, sztywnego stop lossa, kwestia w ogóle ustawiania stop lossa, nie chodzi o to, że sztywnego, tylko kwestia ustawiania stop lossa, po co, na co i dlaczego w ogóle ustawia się stop lossy. Jest to kwestia dosyć istotna, żeby szczególnie w agresywnym handlu, który ja stosuję, żeby jak najszybciej ustawiać stop lossy w transakcji. I teraz dosyć istotne jest to, że zobaczcie na grupie u mnie, nie wiem, czy ktoś, kto z Was jest, kto nie, ale na grupie u mnie prowadzę taki challenge odnośnie sztywne założenia, tak? Czyli po prostu zajmuję pozycję, robię zdjęcie, wklejam Wam w posta na Facebooka i patrzymy, co się dalej dzieje. No i tam są różne risk reward ratio, czyli 1 do 13, czasami 1 do 20, 1 do 4, różne, przeróżne. I założenie jest takie, że po prostu nie przestawiamy stop lossa w ogóle nigdzie na break-even, nie przestawiamy take profit i otwieramy po prostu pozycję. Tak jak w tym momencie na przykład to zrobiłem, przesuwamy na przykład, nie wiem, tu stop loss, tutaj take profit, dajmy na to, tak, w ten sposób i nic w ogóle nie ma modyfikacji w pozycji. I teraz jaki jest tego problem? Problem jest tego taki, że nie wiemy, co zrobi rynek. Wiemy, że mamy jakąś tam przewagę statystyczną, tak? Aktualnie tam wynik jest bodajże 44 do 39 dla mnie, tak? W tym momencie. Plus otwarta pozycja na DAX-ie, która jest mniej więcej tam na zero. Czekamy, co się dalej stanie. No w każdym razie jest bardzo ciężko zagrywać rynek w taki sposób dla mnie na przykład, bo często moje pozycje wyrzucane są, często, zazwyczaj są wyrzucane na break-even, czyli w momencie, kiedy cena reaguje i od razu za chwilę zawraca,
Ja najczęściej przesuwam ten stop loss na break even i uciekam z pozycji. Natomiast tutaj przy takim założeniu nie mogę tego zrobić i muszę czekać do końca. Dlatego po takim teście kilkutygodniowym uznałem, że mogę o tym trochę Wam opowiedzieć, dlaczego jednak warto tego stop lossa przesuwać, szczególnie w agresywnym handlu. Po pierwsze jest to kwestia statystyki. Jeżeli na przykład macie, tak jak tutaj na DAX-ie teraz overbalance, dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest overbalance, taki szybkie wytłumaczenie, bo często nie wiecie, nowe osoby są cały czas na webinarach. Tak więc overbalance to założenie, że podczas jakiegoś trendu następna korekta będzie podobna do tej, która była poprzednio. Czyli dajmy na to, mamy trend spadkowy, jest duża korekta i zakładamy, że ta korekta będzie podobna do tej, a następnie cena spadnie. Takie są założenia overbalance. OK. I kontynuując, jeżeli mamy reakcję na overbalance, kto widział, kto jakby zagląda na grupę, ten wie, gdzie zajmowałem pozycję. Pozycję zająłem w tym miejscu dokładnie. Dokładnie tutaj była zajęta pozycja dzisiaj. No i tą pozycję trzymam do spodu, czyli trzymam ją aż do nowego dna. I teraz patrzcie. Dajmy na to, jak dobrze wiecie, ja chodzę trochę powyżej, czyli te 12%. Plus minus, ogólnie wszedłem w tym miejscu i stop loss jest w tym miejscu. I teraz tak, jeżeli w taki sposób zajmiemy pozycję, no to na początku mamy ten risk reward 1 do 4,5 powiedzmy, tak? W tym wypadku 1 do 4,5. No i wszystko fajnie. I teraz zobaczcie, kolejna rzecz. Nie wiem, co jakby zajmując pozycję, ja wiedziałem tylko tyle, że mam tą przewagę statystyczną i że prawdopodobnie będzie tu reakcja. I teraz co dalej? Wszystko fajnie, reakcja była. Nie wiedziałem, co tu się stanie, nie miałem pojęcia, nie miałem prawej strony wykresu dzisiaj rano, tak? Wszystko fajnie, była reakcja, tak? Była głębsza reakcja rynku i powrót. Oczywiście takie delikatne reakcje poniżej krawędzi nie są dla mnie czymś, gdzie ja już tą pozycję zamykam, bo taka reakcja też była i tutaj podobne reakcje, tak więc często po prostu gdzieś tam delikatna korekta idzie. Natomiast już po drugiej reakcji, jak cena zaczęła spadać, logiczne było dla mnie przestawienie stop lossa na break even i teraz aktualnie w tym miejscu ten stop loss już się znajduje. Dlaczego? Otóż dlatego, że mamy zrealizowane pół overbalansu, prawie że, albo nawet zobaczymy ile, prawie pół, oj, tak nie sprawdzę, bo tutaj mam inną. No w każdym razie overbalans ma 200 punktów, a cena z 80 punktów spada, to powiedzmy połowę. Tak więc ewidentnie widać, że jeżeli cena teraz tak mocno zawróci, to dla mnie jest to oznaka, żeby lepiej uciekać z rynku, bo nie wiem, czy dalej to się stanie, co się stanie, a rynek prawdopodobnie już po prostu przebije wtedy to obaj, wybije gdzieś górą, bo taka jest statystyka. Natomiast może być taka sytuacja, że cena na przykład zatrzyma się w tym miejscu i zacznie zawracać, tak? Jeżeli tak by się zdarzyło, oczywiście ponowiłbym sell ze stop lossem na szczycie i wtedy być może nie dość, że zająłbym lepiej pozycję, bo aktualnie mam tutaj, to jeszcze do tego miałbym węższego stop lossa, bo stop loss byłby tu zamiast na 1,33, czyli wyżej na przykład. To jest pierwsza rzecz. Dlatego warto jest uciekać na tym break even. Oczywiście może się zdarzyć, że faktycznie nas cena wybije i wrócimy na dół. Tak się też zdarza dosyć często, ale jeżeli widzicie i obserwujecie te moje sztywne stop lossy, to zauważcie, że tam w zasadzie co drugi stop loss, a tych stop lossów było już 39, prawie że co drugi stop loss daje możliwość wyjścia na break even. Jak prześledzicie sobie wykresy i te wszystkie zdjęcia, które tam powstawiałem, to zobaczycie, że co drugi stop loss robi co najmniej tam 1,3, 1,2 RR i dopiero zawraca, czyli po reakcji jakby daje możliwość wychodzenia z tego break even. I o ile nie mówię, że na każdym na pewno bym ten break-even ustawił, bo to też jest jeszcze kwestia tego wyczucia i tak dalej, o tyle na większości na pewno tak. Co dałoby mi przewagę zamiast na przykład teraz 44 do 39, no to być może tam 40, nie wiem, 40 przypuśćmy, bo coś by mi wybiło, do na przykład tam 30. A to jest już znaczna różnica, czyli to przestawianie zleceń na break-even. Uważam, że to jest bardzo ważna rzecz, bo po prostu bezmyślnie możemy przez przypadek tracić kasę. Bardzo często właśnie zdarza się tak, że podczas OB cena zawróci, zrobi coś takiego jak tutaj na przykład i wybije. I tak się zdarza naprawdę bardzo, bardzo często. I pytanie jest, czy lepiej jest ryzykować sobie tą kasę, czy po prostu wyjść na break-even, poszukać następnej pozycji.
Statystycznie jakby twierdzę, że lepiej jest wyjść i poszukać sobie nowej pozycji albo nowego wejścia, tak jak już wcześniej tłumaczyłem, gdzieś na przykład w tym miejscu liczyć na to, że dalej będziemy spadać, niżeli po prostu czekać na to, czy nas rynek wybije. Lepiej jest po prostu poczekać. Takie jest moje zdanie. Jest to bardzo ważne, jeżeli chcecie długoterminowo zarabiać na rynku i standardowo to, co ja mówię, czyli nieważne jest to, żeby zarabiać, tylko ważne jest to, żeby nie tracić na rynku kasy. To jest pierwsza i najważniejsza zasada każdego tradera w zasadzie. Tak, ale ja te wejście przed chwilą zrobiłem. Ktoś mówi, Jerzy Jaworski, pokazujesz wejście wskazując na górną czerwoną przerywaną linię. Ja te wejście zrobiłem przed sekundą na demo, tutaj teraz na FP Market. To nie jest w ogóle moja pozycja. Ja to zrobiłem w celu demonstracji wam, jak działa sztywny stop loss, ale już zamykam, żeby nikogo w błąd nie wprowadzać, ale pozycję otworzyłem rano w tym miejscu. Możesz zobaczyć to na grupie, bo od razu jak otworzyłem pozycję, to wstawiłem zdjęcie, żeby nie było, że kogoś oszukuję. Okej, okay. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to śmiało możecie zadawać. I kolejna rzecz, to zobaczymy sobie, jak często jakby ratuje nas stop loss na break even przed wyjściem, przed pozycjami. Zobaczcie na przykład, sprawdźmy sobie tak losowo, na przykład, jak chcecie jakiś instrument sprawdzić, to powiedzcie, ale sprawdźmy sobie losowo na przykład złoto. Jak wiecie, tutaj zagrywałem dobę ostatnio, zagrywałem je z krawędzi i cena doszła do tego miejsca. Na sztywny stop loss challenge, ten co robię na Facebooku, tam na grupie, czyli to co wcześniej mówiłem, założenie było takie, że wychodzę, już pokazuję, że wychodzę w tym miejscu, jeżeli cena spadnie, a w tym miejscu zająłem pozycję, a targetem był szczyt. I teraz kto byłby na tyle nierozsądny, bo moim zdaniem jest to nierozsądne już i to jest bardziej liczenie, może się uda. Zobaczcie, co się stało z pozycją. Pozycja ewidentnie jakby zaczęła odbijać, a następnie coś tu się wydarzyło. Była jakaś konsolidacja przez jakiś tam okres czasu, nazwijmy to konsolidacją, a następnie cena robiła jakieś szlaczki. I kto w tym miejscu nie ustawiłby pozycji break-even? Przecież to jest nienormalne, żeby po prawie całej realizacji waszego scenariusza, jeżeli na przykład nie zdążyliście zamknąć tej pozycji tutaj, tylko czekaliście, aż wybije górą, nie ustawić break-evena i bezmyślnie stracić pieniądze. Jest to moim zdaniem po prostu bez sensu, bo jak widzicie, najczęściej po prostu ta cena już zawraca i przebija, wybijając wasz stop loss, więc lepiej jest po prostu ustawić na break-even. Losowa transakcja, na przykład możemy zobaczyć euro, dolar, przypuśćmy, chociaż ja to bardziej tak subiektywnie to robię, bo zagrywałem część z tych rzeczy. Zobaczcie, to na przykład tutaj się stało, bo to też zagrywałem. To jest w ogóle, czy to nie to? Tak, to. Zagrywałem to, tak, od szczytów i zobaczcie, jaka jest sytuacja, dosyć prosta. Tutaj mamy dwie możliwości. Zazwyczaj, jeżeli cena tak delikatnie dotyka, ja po pierwsze tutaj nie wchodziłem z palca, tylko wchodziłem na drugiej korekcie dopiero, ale zaraz to zademonstruję. I teraz co się dzieje? O, w ten sposób. Okej, dobra, co tutaj się stało dokładnie? Chwileczkę, cofnę i teraz tak. Mamy sobie overbalance spadkowe, tak, standardowo i takie szczyty poprzednie z blisko kolejnego, takie lubię też zagrywać, bo łatwo jest stop loss, a tu masz na szczycie ustawić, bo zazwyczaj on jak się wybija, to cena też idzie jeszcze wyżej, dużo wyżej. No ale w każdym razie tutaj mamy taką sytuację, że była jakaś tam reakcja. No i moje standardowe zagranie to jest oczekiwanie, co się dzieje na takiej korekcie. Nie gram tego z buta, tylko czekam. No i ogólnie była ta reakcja, cena powróciła dosyć bardzo drastycznie i na grupie ogólnie już wtedy wstawiłem zdjęcie, że to rozgrywam. No i rozgrywałem to, wszystko ładnie, pozycja zajęta mniej więcej właśnie w tym miejscu, cena spada. I zobaczcie co dalej, mam break even, cena wraca, break even omija, nie dotyka, zabrakło jej to dosyć, no tutaj wygląda jakby mało, ale tak naprawdę sporo do tego miejsca zabrakło stąd, to nie jest wcale mało. No i aktualnie później sobie zawraca. I teraz przypuśćmy, że cena zaczyna zawracać stąd. Jest już tutaj. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wyrzuci nas
w tym miejscu, albo dotknie break-evena i zawróci. No dużo, dużo częściej dotknie tego jednak stop-lossa i wybije gdzieś pozycję górą dużo, dużo wyżej. Tak więc po prostu tutaj nawet po zagraniu stop-lossa by nie wybiło i byłoby wszystko dla każdego pomyślnie. Zagranie kończy się zwycięstwem. I też stop-loss na break-even nie został wybity na przykład. Tak? Chciałbym zobaczyć jakąś transakcję, gdzie został wybity, ale nie mogę sobie przypomnieć, czy coś takiego grałem, że ostatnio, żeby wybił stop-loss i na break-even i żeby cena zawróciła. Już nie pamiętam, czy ja grałem coś takiego, w sumie dawno mi się nie trafiło nawet. Na pewno kilka razy ostatnio mnie to uratowało, na przykład na jenie japońskim, gdzie próbowałem long shortować w momencie, o tutaj dokładnie, chodzi o tą korektę, hop, hop, i tutaj mieliśmy przebicie, standardowo mamy 1,12 i 1,33, hop i hop. I tutaj kilkukrotnie cena uratowała mi tyłek, krótko mówiąc, bo starałem się wchodzić znacznie nawet nie 1,12, tylko jeszcze wyżej. Cena zawracała, robiła fikołajki, ja za każdym razem gdzieś tam na tym break-evenie starałem się uciekać, a później chyba tylko z raz mi wybiło stop lossa, a później starałem się jakby otwierać ponownie tą pozycję. Nawet tutaj gdzieś jeszcze próbowałem i kilkukrotnie, na przykład na sztywnym założeniu, na grupie, zobaczcie, że tam chyba z 7 czy 8 razy po prostu non-stop wybijało stop lossa, non-stop. I nie było możliwości modyfikacji pozycji, tak? Nie było możliwości ucieczki, kapitulacji bez jakby ryzyka, tylko było sztywne założenie, że tutaj cena musi dojść. I tutaj za każdym razem, bo założenie było też takie, że na dno pójdzie cena, tak? Czyli zrobi kolejny dołek. I niestety tutaj cena faktycznie zatrzymała się przy tym OB, pomieszała i wybiła górą. I za każdym razem nie mogłem, zarówno pamiętam, chyba tutaj zagrywałem i tutaj próbowałem i później jeszcze tutaj i za każdym razem właśnie cena wracała i zamiast na break-even jakby powybijać to, robiła za każdym razem stop-lossy, to było no, problematyczne i to bardzo. Jak wielkie przekroczenie poziomów krańcowych OB tolerujesz przy wchodzeniu w pozycję? Ogólnie toleruję te 1,33, czyli jeżeli już pozycja przekroczy 1,33 i to tak znacznie, to staram się już, dla mnie to już jest taka negacja OB raczej, tak? Jeżeli już mamy pozycję powyżej 1,33, czyli to tak będzie i tak. Czyli jeżeli pozycja wychodzi 33% powyżej jakby krawędzi, czyli mamy na przykład tutaj ruch 120 pipsów, tak? A jeszcze raz, 120. To jeżeli cena wybije o 30%, czyli w tym wypadku to będzie około 400, o, tak jak tutaj jest pokazane, no to wtedy już jest taka trochę negacja, tak? A przy połowie totalnej, no to już raczej w takie pozycje w ogóle staram się już nie wchodzić, tak? Przy połowie jakby OB więcej, bo zazwyczaj jak już to cena robi właśnie coś takiego, czyli wtedy już powraca o taki podobny zasięg, tak jak tu widzicie, czyli już jakby ten zasięg często się przekłada w tą stronę i po tym zasięgu cena wystrzeliwuje do góry. Więc dlatego staram się już po 50 nie zagrywać. Czy masz jakąś liczbę prób dopuszczalnych? Tak, to znaczy jak 4 razy wybije na break-even, to dajesz spokój, bo wygląda, że pójdzie w przeciwną stronę. Ogólnie dopóki wybija na break-even, to nie mam z tym problemu, bo wtedy nie tracę. Czyli mogę tak naprawdę do usranej śmierci mogę próbować wychodzić na break-even, bo dla mnie to jest spoko. Jeżeli ja wychodzę na break-even, no to jest ok. Ale problem pojawia się wtedy, kiedy break-even nie uda się wyjść na break-even, tylko po prostu jest pierwszy czy drugi stop-loss. I wtedy właśnie już raczej odpuszczam sobie taki instrument, bo co to oznacza? Jeżeli nawet cena nie daje nam możliwości jakby ustawienia break-evena, to znaczy, że ona się nie zatrzymuje, tak? Chodzi mi o to, że jeżeli na przykład mamy tego jena, już wam pokażę o co chodzi, jeżeli cena jest przy krawędzi i ona w zasadzie idzie ciągle w górę i nie daje nam wyjść na break-even, tylko po prostu ciągle idzie w górę i nam wyrzuca pozycję po małych korektach, to znaczy, że lepiej sobie to odpuścić, bo to oznacza zazwyczaj bardzo silny trend i prawdopodobnie wystrzał górą. Nie wiem, mogę coś takiego zademonstrować, nawet nie wiem, gdzie za bardzo tutaj na tym wykresie.
Nawet tego nie ma. No w każdym razie, jeżeli cena, o na przykład tutaj zobaczcie, idzie sobie cena, idzie, jakaś mniejsza korekta, idzie, mniejsza korekta, idzie, mniejsza korekta i tak w kółko. I takie korekty no, nie bardzo tam dają wychodzić na break-even, jeżeli się łapie shorty w takich momentach, więc po prostu jeżeli jest pierwszy czy drugi stop loss, lepiej sobie odpuścić, poczekać na coś w stylu silniejszego ruchu, coś takiego i ewentualnie po korekcie próbować wchodzić w shorty. Dla tak ogólnie dla zasady. Tak jest korzystniej i mniejsza strata wtedy jest. Na siatce FIBO masz zaznaczone negacje na 150. Tak, czyli na 150, bo chodzi o to, że jeżeli jest już 50% jakby tego OB, to już tak całkowicie raczej odpuszczam ten instrument i już tego overbalansu nie gram, bo to oznacza, tak jak już wcześniej powiedziałem, jeżeli cena jest już powyżej 50%, tak jak tutaj na przykład, no to zazwyczaj robi właśnie coś takiego, czyli zazwyczaj może nie, ale dosyć często, że overbalance zamienia się w ATR i często ta cena na przykład odbije się, później zawróci, odbije się i gdzieś lata sobie w przestworzach w taki sposób, albo w ogóle zmienia trend. Więc tak to wygląda. Ok, czy jakieś pominąłem? Jak znaleźć na Facebooku? Pewnie chodzi o grupę. Moja grupa nazywa się Wezori FX World i to jest, na czacie teraz napisałem, to na Facebooku można sobie znaleźć. Czy sprawdzasz overbalance na WIG20? Szczerze mówiąc, to w ogóle Polskę traktuję jako oddzielny kraj, bo no, jesteśmy egzotycznym krajem, nie oszukujmy się, jesteśmy biedni i nie mamy nic do powiedzenia tak naprawdę na rynku globalnym, a nasz WIG chodzi tak jak chce, na dobrą sprawę. Nie interesuje się w ogóle polskimi akcjami. Czy może w ogóle to przesada, ale prawie w ogóle. Rynek i tak zamknięty teraz, bo USA świętuje. No kontrakty można handlować nawet w takie dni jak dzisiaj, więc rynek tak naprawdę chodzi. Nawet USA. Oczywiście wiadomo, że chodzi jakby jak chce, czyli po prostu prawie, że w ogóle, ale faktycznie zagrywać można, tak? Wiadomo, że dzisiaj i jutro są święta w USA. Dzisiaj jest święto dziękczynienia, jak dobrze pamiętam, więc faktycznie no, jest zupełnie inna zmienność, tak? Nawet widać to po świeżce, która no, jest bardzo słabiutka jak na ostatnie kilka dni. Ostatnia taka była chyba z 2 tygodnie temu, nie wiem, ta jest większa na pewno, no ale w każdym razie no, widać, że tutaj nic się totalnie nie dzieje, więc ktoś tutaj tak ma rację. Nic się wielkiego nie dzieje ze względu na święta. Okej. Tu wszystko mam, na wszystko odpowiedziałem chyba. Jak wielkie przekroczenie poziomów końcowych OB, to już mówiłem o tym. No dobra, dalej i teraz tak. Założenie, może powiem troszeczkę o piramidowaniu pozycji, bo to też jest ciekawa sprawa. Ponieważ, i to już mówię o co chodzi, zajmowałem pozycję wczoraj, jak dobrze pamiętam, czy przedwczoraj? Wczoraj. Już sekundkę, już kurczę, wszystko się miesza, nie pamiętam jak i w co grałem. Tak, w każdym razie zajmowałem pozycję wczoraj, licząc na to, że nie będzie już tego szczytu. Zajmowałem pozycję mniej więcej w tym miejscu. I to było rano, jak dobrze pamiętam. Tak, to było rano. Dobra, okej, to już wiem, co ja robiłem. Już zapomniałem, kurczę, wszystko się miesza w głowie. To też widzieliście na grupie. Tutaj zająłem pozycję do tego sztywny stop loss challenge. I teraz tak. Zobaczcie, jak to może być głupie, jeżeli nie ustawimy sobie stop lossa na break even. Mniej więcej w tym miejscu zająłem pozycję i stop loss był tylko co nad tym szczytem, bo to była godzina 9, było takie uderzenie w górę i od razu w dół, więc stwierdziłem, że już prawdopodobnie będziemy tego dnia lecieć w dół, więc się i też się nie myliłem. Take profit był 1 do 13, jak dobrze pamiętam. Nie, 1 do 8 był, to nie, to musiałem mieć gdzieś wyżej jakoś, coś koło tego. No w każdym razie tam, jak dobrze pamiętam, to było 1 do 8, to może jeszcze niżej nawet wszedłem w tą pozycję, coś takiego może, czyli tu stop loss, a tutaj jest wejście. Powiedzmy, plus minus, bo nie pamiętam dokładnie i take profit były właśnie, jak dobrze pamiętam, poniżej krawędzi troszeczkę. Czyli tak,
Tutaj było wejście, od razu wam tam wtedy cyknąłem zdjęcie, wrzuciłem na grupę, że wchodzę i mamy spadek. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, taką abstrakcyjnie głupią, ale jednak, że cena, tu mamy ten take profit, tutaj profitowaliśmy pozycję. I teraz zobaczcie śmieszną rzecz, tu zajęliśmy pozycję, wszystko fajnie, cena leci, nie wraca ani razu do break even. I tutaj już zobaczcie, przy realizacji tak dalekiego scenariusza nie ustawić break-even jest moim zdaniem no sensem, bo to prawdopodobnie oznacza, że może będą kolejne szczyty. No ale przypuśćmy, że ktoś nie ustawił, lecimy sobie dalej, lecimy dalej, pyk, pyk i jesteśmy w tym miejscu. Może cofnę, bo kurczę, trochę się zagalopowałem. Mamy tą pozycję i jesteśmy hop, 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 jesteśmy w tym miejscu i cena odbija. No i teraz przypuśćmy, gdzieś tam trochę wraca i odbija, wraca i odbija, wraca i odbija, no i finalnie jesteśmy przy break-even. I ja podczas takiego sztywnego stop-lossa nie mogę zamknąć tej pozycji. I teraz pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że skoro cena pokonała już prawie 200 punktów, to nie pokona jeszcze 15, tak? Bo to jest 15 punktów. Jakie jest prawdopodobieństwo? Bo prawdopodobieństwo jest wręcz zerowe, ale mimo wszystko ja taką pozycję wtedy trzymam na sztywnym stop-lossie. I po pierwsze, jeszcze ogólnie taka przestroga, bo to, że ja mam tego stop lossa tutaj, to jeszcze pół biedy, bo okej, zamknie mi pozycję, ale są ludzie, którzy mają prawie że zrealizowany cały scenariusz, cena im zawraca, a oni zamiast już zamykać na te break-even albo wcześniej, to liczą na to, że rynek zawróci i jeszcze sobie stop lossa przesuwają do góry i do góry i do góry, aż może kiedyś w końcu zawrócić, z czego już w ogóle totalnie nie rozumiem. Dlatego też przed tym przestrzegam i mówię, jak bardzo ważne jest ustawienie tego break-even. To jest standardowa procedura, że was będzie wyrzucało. Niestety, jak to mówią niektórzy piramidziarze, niezrealizowane zyski bolą bardziej niż straty, bo jeżeli mamy tak duże RR1 do na przykład 10 i tylko co na 1,9 gdzieś tam zacznie zawracać na 1,5, to okazuje się, że połowy zysku nie mamy, który był tak naprawdę potężny, a jeszcze spiramidowany to już w ogóle i tak naprawdę więcej tracimy zamykając tą pozycję w połowie, niż moglibyśmy stracić na stop lossie na dobrą sprawę, tak? Bo tak jest najczęściej w moim tradingu. Podczas gdy muszę zamykać, kapitulować się z pozycji, które prawie doleciały, a teraz już są gdzieś na 50%. Okej, zobaczmy, czy są jakieś pytania. Czy masz stałe zasady przestawienia stop loss na break even, na przykład gdy cena dojdzie na 2XSL? Nie wiem, co znaczy 2XSL. Czas czy zależy od waloru? Więc tak, ogólnie nie mam stałych zasad przestawiania na break even. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często jest tak, że na przykład rynek, zależy co zrobi rynek. Jeżeli rynek na przykład zareaguje, dajmy na to ten przykład teraz z DAX-a, bo teraz go gram, no to będzie fajnie o nim mówić, póki jest pozycja. Przykład z DAX-a jest dosyć prosty. Standardowo liczyłem na to, jakby podejrzewałem, że tutaj może być jakaś konsolidacja. Dlatego też stwierdziłem, że nie wyjdę na break-even, tylko poczekam, co tutaj się będzie działo. Jeżeli będzie konsolidacja, no to po mocniejszym tąpnięciu dopiero ustawię, tak jak tutaj jest, dopiero ustawię break-even. Natomiast w takiej sytuacji jak tutaj, czyli mamy cena sobie idzie elegancko, pyk, 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 pyk. Tu zająłem pozycję, jak wiadomo, nie, tu przepraszam, tu zająłem pozycję. No i cena zawróciła delikatnie, gdzieś tam zrobiła część OB, ale to jeszcze nie jest powód do ucieczki, bo cena zawraca pierwszy raz. I to jest pierwszy raz. Pierwszy raz cena zawraca, mogłaby dotknąć break-even. I zazwyczaj moje break-even ustawiane jest wtedy w takiej sytuacji, kiedy cena zacznie zawracać, czyli na przykład jeżeli jest tutaj i zawraca, to już w tym momencie ustawiam break-even, jak widzę to zawrócenie, takie wyraźne, na przykład o 50% tego ruchu, o 40% i wtedy już ustawię break-even. Tutaj jak widać cena zaczęła zawracać, break-even nie dotknęła i ucieka sobie w dół. I tutaj już oczywiście ten break-even ciągle stoi na jednym koncie, bo na drugim oczywiście nie mogę tego zrobić ze względu na założenia na grupie, no ale w każdym razie break-even sobie stoi i lepiej jest po prostu uciec z takiej pozycji, gdzie jest 40% zrealizowane, niżeli w niej się kisić. Natomiast jeżeli, już tłumaczę o co chodzi, jeżeli na przykład tu wszedłem, cena zeszła troszeczkę w dół i uciekła w górę, a następnie spadłaby też dosyć stanowczo, no to wtedy, tak jak wcześniej miałem stop lossa na poziomie 1,33, czyli
Już tłumaczę. W tym miejscu, no to w takim momencie przestawiłbym sobie stop lossa w to miejsce, czyli żeby po prostu mniej gotówki ewentualnie stracić, bo jeżeli ta cena zrobiła coś takiego, później zawróciła, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że kolejny ruch będzie, jak już wzrostowy, to taki. Czyli są taki scenariusz, że jeden ruch może być taki wzrostowy, a drugi scenariusz, że po prostu cena sobie będzie gdzieś tam powoli spadać, albo szybko już mniejsza o większe. A kolejna sprawa jest taka, że może faktycznie być jakaś konsolidacja typu gdzieś tam podwójny szczyt, już to zademonstruję, typu podwójny szczyt, czyli wybicie mojej pozycji jakby trochę, tutaj mam stop loss i zdajmy na to cena zawraca, robi podwójny szczyt, wybija mnie na stop lossie i zaczyna znowu mocno zawracać. No i w takiej sytuacji bardzo często po prostu jak zawraca ta pozycja, to po podobnych cenach staram się tą pozycję dołożyć z jeszcze jedną możliwością tego stop lossa. Też na kolejnym tym szczycie, żeby po prostu więcej nie tracić. I wtedy w momencie, kiedy ta cena gdzieś tam mi zejdzie troszeczkę, tak, no to znowuż tego stop lossa ustawiam na break even i jeżeli na przykład zawróci, zahaczy, no to dziękuję, do widzenia, mnie w rynku nie ma. I takie rzeczy też często się zdarzają, dlatego gram od powyżej krawędzi, a nie od krawędzi, bo zauważcie, że do krawędzi dużo częściej ta cena dociera i dużo częściej może nawet tak jak tutaj te stop lossy na break-even wybijać, a jak to ja mówię, okazja cenowa pojawia się nad krawędzią, a nie na krawędzi. Na krawędzi mamy krawędź, nad krawędzią mamy powiedzmy zakupy, tak? Nie wiem, jaką bym mógł analogię użyć do życia takiego codziennego, musiałbym nad tym pomyśleć w sumie, ale nie wiem, to coś jest w stylu, że idziemy do sklepu, tak, i jakby widzimy normalną cenę i normalną ceną jest po prostu cena na opakowaniu, czyli to wszystko, to jest normalna cena, a promocja jest to, co jest tam poza opakowaniem gdzieś pod blatem powiedzmy. I to jest właśnie pod tym blatem. Na lewo, krótko mówiąc. Dobra, czy w swoim tradingu korzystasz z wolumenu? Nie korzystam. Czy stosujesz zmienny SL wraz z powiększeniem zysku? Znaczy zmieniam stop loss, jak się zysk powiększa. To jest dla mnie taka rzecz dosyć normalna, że jak już mam duży zysk, to staram się ten stop loss jak najciaśniej trzymać, żeby mi nie zawróciło za daleko i za mocno, ale też nie za ciasno, żeby z drugiej strony mnie nie wyrzuciło, zamiast dać mi zarabiać. Czy po break-even przestawiasz stop loss dalej, jeśli ruch jest głębszy, żeby na przykład w przypadku gwałtownego cofnięcia zebrać trochę więcej zysku niż tylko break-even? Czy po break-even przestawiasz stop loss dalej, jeśli ruch jest głębszy? Nie, oczywiście, aha, rozumiem. Nie robię tego, już Ci tłumaczę dlaczego. Nawet na przykładzie tego DAX-a, zobacz sobie, mamy tutaj wybicie, powrót, pyk, no i teraz pytanie, mam ten break-even, ogólnie mam break-even w tym miejscu, tak? I teraz pytanie, co ten DAX dalej zrobi? Bardzo często jest taka sytuacja, że ta krawędź jest jeszcze raz testowana i dopiero wtedy zawrotka. I teraz pytanie, czy opłaca mi się, bo krawędź jest bardzo często testowaną rzeczą podczas overbalance, czy opłaca mi się w ogóle brać taki mały zysk, głupawy zresztą zysk, ryzykując tak duży zysk? Ważne, że nie stracę, bo jeżeli będzie break-even, to nie stracę, a czy zyskam, no to już lepiej zyskać razy tam 4 czy 5 niż 1/3, tak? Bo tutaj to będzie jakaś 1/3, tak na dobrą sprawę w takim wypadku. Więc nie, tak staram się raczej nie robić. Jak już to takie rzeczy stosuję, kiedy już na przykład jest jakaś super, powiedzmy, dajmy na to, o, narysuję to na poprzedniej piramidzie, czyli z wczoraj, z DAX-a również właśnie, i jak już, to zabezpieczam pozycję w taki sposób, że jak tutaj mamy sobie trend, już ta pozycja moja jest dosyć daleko, tak jak tu w tym miejscu, no to w momencie, kiedy mamy kolejną próbę przebicia dołków, no to wtedy pozycję potrafię sobie zabezpieczyć właśnie na ostatniej korekcie takiej dosyć większej, tak jak tu w tym wypadku, tak? I wtedy sobie potrafię taką pozycję zabezpieczyć, tutaj ta pozycja później zeszła, uderzyła w mój take profit i już mnie to nie interesowało, ale jeżeli przypuśćmy take profit miałbym powiedzmy tutaj i cena by nie doleciała, no to w takim wypadku jak cena by zaczęła spadać gdzieś o połowę, tak jak właśnie w tym miejscu, przestawiłbym sobie ten stop loss w to miejsce dla pozycji, żeby też tego zysku trochę jednak zgarnąć więcej, niż po prostu stracić zaraz wszystko przez przypadek. Niepotrzebnie. W ten sposób. Okej. Okay. No, już troszeczkę gadałem.
nawet 35 minut, szybko czas leci. Szkoda, że tutaj nie ma dyskusji takiej ogólnej, że nie można kogoś podłączyć na GoToWebinarze, to bym porozmawiał sobie wybiórczo, ktoś tam by się zgłosił, byśmy sobie pogadali. Ok, pytań nie ma. To co tam jeszcze dzisiaj mogę wam ciekawego powiedzieć? No dobra, to może standardowo powiem wam kilka rzeczy, na które poluję. Chociaż sam nie wiem na co, bo nic się ostatnio nie dzieje. Na pewno tego DAX-a staram się męczyć teraz i zagrywać na shorty, ale to już jest po ptokach, bo on już jest w trakcie. No i jeszcze kolejna rzecz, którą będę chciał polować, to jest WTI. I podejrzewam, że może zrobić ten zasięg. Czyli jaki jest scenariusz? Scenariusz jest taki dla mnie aktualnie, już pokazuję, mamy krawędź, mamy tam 1,12, mamy 1,33. I sytuacja jest taka, że ja liczę, tutaj nie wiem, czy widzicie, też były overbalance. Ogólnie to najpierw sobie zaznaczmy ten. Tutaj mamy mniejsze OB, które kilka razy zostało zrealizowane. Oczywiście standardowo powiększamy. Tutaj pyk zostało zrealizowane, standardowo powiększamy i pyk. I teraz co się dalej dzieje? Przebija, OB zostało przebite. Krawędź została przetestowana, jak widzicie, dzisiaj od góry w zasadzie i teraz prawdopodobnie lecimy w górę. I teraz co ja bym chciał zobaczyć, to jest to, żeby cena sobie uderzyła w tą krawędź, weszła nawet powyżej, tak bym chciał, żeby było, ale czy tak będzie, to nie wiem. Zeszła sobie dosyć mocno, czyli powiedzmy do połowy, a od połowy zrobiła sobie coś takiego, powiedzmy, że tam do połowy, czy gdzieś dotąd, czyli coś w stylu wejście, przebicie tego OB, zejście, zrobienie sobie takiego OB, czyli coś w tym stylu, hop, i tutaj chciałbym sobie zająć pozycję w taki sposób, czyli najpierw chciałbym shortować stąd i tutaj będę chciał najpierw pierwszego shorta walić, mniej więcej do połowy OB, dlaczego do połowy zaraz pokażę, a następnie jak cena zacznie zawracać, to po takim zasięgu znowu to shortować na nowe minima, więc w ten sposób bym to chciał zobaczyć. A jak będzie się okaże, a dlaczego do połowy, a nie całość? No to dlatego, że zobaczcie, że ta cena ostatnio w ogóle nie chodzi o takie duże zasięgi. Największy zasięg tak naprawdę spadkowy jest tutaj, czyli stąd dotąd, ale to tam też były chyba jakieś zapasy. Zobaczmy, która to godzina. Nie, zapasów chyba nie było. Albo może i były, bo to jakaś 17, już nie pamiętam. W każdym razie nawet nie na całe OB był taki całościowy zasięg, a większość zasięgów to jest po prostu takie mielenie typu coś takiego. Tutaj czy tu nawet mniejsze, nawet ten zasięg właśnie stąd dotąd jest dosyć podobny, bo jest mniejszy i tutaj też jest jakby reakcja i dosyć długie mielenie, tak więc wolę właśnie, jeżeli się uda, zająć tą pozycję i uciekać mniej więcej po połowie, a później jak będzie taka mniej więcej reakcja, to wtedy, czyli hop, tak bym chciał, tak mniej więcej short mniej więcej w tą stronę, tutaj później gdzieś tam cena może jeszcze spadnie, zawróci o te OB tutaj zaznaczone i liczę na kolejnego shorta w ten sposób. Być może nawet jeszcze będzie tak, jeszcze jedno takie OB właśnie jak to, też fajnie by było i kolejny short. Tak bym to w tym momencie widział i tak bym chciał to zagrać. Jak są pytania, to śmiało na... Trochę za dużo chyba gadam o tych pytaniach, ale sporo osób nie zadaje, a później na priv dużo jest pytań. Okej, okay. Co tu jeszcze bym mógł przypolować? Nawet nie wiem, co ja tu chcę grać. W zasadzie, a, euro-dolar na pewno bym chciał pozagrywać. Euro-dolar na pewno bym chciał pozagrywać. Co ciekawe, kontrtrendowo bardziej. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj taki największy zasięg, jaki powstał, to jest ten zasięg. Oczywiście staram się, i tutaj jest podobny, tylko no znacznie mniejszy, ale podobny jednak, staram się takich zasięgów nie rozgrywać największych, tylko właśnie te średnie, czyli to są te średnie takie zasięgi, to i to, hop, to są takie średnie zasięgi, tak więc teraz liczę na to, że, czyli przypuśćmy, że chcę gdzieś to miejsce rozgrywać, powiedzmy te nowe tutaj szczyty około tego, tak bym chciał rozgrywać longa, a w jaki sposób? Dosyć prosty. Tutaj zobaczcie aktualnie takie mniejsze, malutkie zasięgi, które się pojawiają notorycznie. Tu hop, 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 tutaj też. I teraz jakbyście zeszli sobie na ten mniejszy interwał, to zobaczcie, że tutaj są takie dziwne świece i tu też był taki podobny zasięg, jeszcze jeden zrobiony. I teraz liczyłbym na coś takiego.
skończył. Słychać mnie, bo coś tutaj... Halo, halo, słychać mnie? Bo coś, jakiś komunikat się dziwny wyświetlił. Jakbyście mogli powiedzieć, czy mnie słychać na question w czacie. Tak, okej, okay, dobra. Dobra, więc już tłumaczę. Czasem przycina? Dziwne, coś tu się musi dziać znowuż. Okej, okay, w każdym razie, dlaczego chcę zagrać longa? Dlatego, że właśnie liczę teraz na takie zejście w tą mańkę, czyli na te poziomy, nawet je zaznaczę. Mniej więcej w ten poziom. I teraz tak, co cena sobie schodzi, oczywiście mamy te święta, u USA trzeba uważać, więc na jakiekolwiek zagrania, bo po prostu może ta cena mielić i wybijać jakieś małe stoplosy, ale liczę na takie zejście, gdzieś tutaj przytrzymanie, jakąś zawieruchę delikatną i po takiej zawieruszce chciałbym zająć longa z jakimś stoplosem w tym miejscu i wybicie dosyć mocne górą. Zobaczmy sobie, jakie wtedy byłoby RR, bo to byłoby dosyć spore RR, czyli przypuśćmy, tu byśmy, jak cena wyjdzie i wróci, tu bym sobie zajął tą pozycję, tu gdzieś stop loss, no to RR wychodzi 1 tam 14, no to pewnie z 1 do 17, 18, tak? W ten sposób by wychodziło mi RR, jeżeli udałoby się tą pozycję zagrać, a tak właśnie planuję ją zagrywać, o ile cena wykona to, co bym chciał. Oczywiście nie zagrywam tego, jako że mamy tu kontrtrend totalny, no bo jest mega silny trend spadkowy, no to po prostu liczę na to, że coś tu będzie się działo, jakaś zawierucha, tak jak mówię, delikatna i dopiero po zawieruszce long z stop lossem właśnie w takim jakby miejscu trochę i hop do góry. Oczywiście będę starał się to piramidować, bo zazwyczaj zobaczcie, i to też jest bardzo ważne, zauważcie, że jak były korekty, to raczej takie jednostronne, już wam pokażę, o co chodzi. Czyli tak, tutaj korekta bez żadnych jakby większych korekt w środku. Tak samo tutaj podobnie i tutaj podobnie też bez jakichś tam większych korekt w środku. Czyli po jakichś małych korektach chciałbym sobie piramidować, dokładać pozycje. Nawet zobaczcie, tu też w tym miejscu taka jednostronna korekta raczej. Czyli sporo dosyć jest takich korekt w jedną stronę bez większych zawieruch. Ale jednak piramidowanie, jeżeli już będzie, no to na przykład przypuśćmy coś takiego, hopsa, wybicie i dopiero jak na przykład, nie wiem, tutaj sobie cena trochę zleci, to gdzieś tam tą pozycję sobie dołożę, gdzieś tam znowu spróbuję, tak, w ten sposób chciałbym sobie piramidować tą transakcję, jeżeli w ogóle się uda. Jak dobierasz wielkość pozycji do wartości rachunku? Ogólnie to jakiś dłuższy czas staram się przestawiać, więc nie będę o tym mówił, ale ogólnie jak zaczynałem, nie wiem czy wszyscy wiedzą jak ja zaczynałem, raczej nie wszyscy, no to jednak środków dużych nie posiadałem, tak, nas na rachunku, no jednak dużo się w Polsce nie zarabia, więc ja po prostu leciałem full depo, do dłuższy czas leciałem full depo, robiłem większe transakcje, czyli po prostu na zasadzie margin call równa się wybicie mnie z pozycji, czyli jakby mój stop loss był margin callem i liczyłem na to, że w końcu siądzie mi jakaś super piramida, która mi zapłaci za wszystko i tak się stało, że w ogóle zaczęły mi siadać jedna za drugą jakiś czas temu i dzięki temu tam parę złotych udało się zarobić po czasie. Tak więc jeżeli ktoś nie ma jakichś tam dużych środków, to polecam ten sposób, bo no jednak gdzieś tam jak ktoś powiedzmy z wypłaty 400 zł zaoszczędzi czy 500, tak jak kiedyś ja, no to z tego się milionów nie da zrobić na delikatnej grze, nie oszukujmy się. A dobieram wielkość pozycji, no ciężko tutaj powiedzieć, zależy od warunków. Nie wiem w ogóle co może oznaczać wielkość pozycji, tak, bo nie wiem co mogę powiedzieć, że zostawiam sobie 1000% marginu, tak, zależy od tego jaką mam dźwignię tak naprawdę. No powiedzmy, że zazwyczaj staram się wpłacić na rachunek i w momencie, kiedy cena wybije margin call, czyli walę jakby full depo, może wam to powiem, pokażę w inny sposób. Przypuśćmy, mamy sobie DAX-a, mamy tutaj dosyć sporo chyba na tym rachunku demonstracyjnym, dosyć sporo, ale już pokażę o co chodzi. Czyli powiedzmy, nie wiem, dajmy na to, ile tu można, 200 lotów pewnie, tak, max. Okej, 200 lotów i tutaj mamy, no nie, za mało to będzie. To dobra, dajmy na to, mamy kilka razy po 200 lotów, no tutaj dwa razy po 200 lotów, no i uznajemy, że po prostu mamy margin call na 50%, dajmy na to, czyli 40 jakby
tysięcy nas wyrzuca, tak? No i ja ustawiałem sobie w ten sposób stop lossa, że ustawiałem go w tym, jakby w tym miejscu, gdzie chciałbym, żeby mnie wyrzuciła pozycja całkowicie, to tam eksplodował mi rachunek i po prostu był ten stop loss, czyli wyrzucało mi całkowity rachunek w tym miejscu, gdzie jakby dobierałem pozycję w ten sposób, żeby wyrzuciło mi rachunek w tym miejscu, gdzie jakby chcę, żeby mi wrzuciło, gdzie ogólnie ustawiłbym stop lossa. Tak do tej pory najczęściej grałem, bo miałem dosyć duży problem z ustawianiem stop lossów, a później przesuwaniem ich do góry i do góry i do góry. To był taki mój wieczny problem, więc znalazłem na to taki sposób mój, że DAX spadnie. No i ogólnie mówiłem o tym DAX-ie dzisiaj dosyć sporo, że zagrywam go shortem, co też publikowałem na grupie, pani Mirosławo. O, jak dobierasz wielkość pozycji, to już było. A tutaj ogólnie nie obserwuję tej pary, Piotrze. Jest coś na GB. Zobaczmy, to już ostatnią rzecz, bo już mamy końcóweczkę. Ale tutaj Piotr zapytał, czy jest coś podobne na parze funt do Nowozelandczyka. Tak więc sprawdzimy i ja już na pierwszy rzut oka widzę, że tutaj fajne są możliwości pod granie podobne. Hopsa, hopsa, hopsa. Tutaj miałeś 3 OB, jeżeli grałbyś je z krawędzi. A tutaj, nie, tutaj by wybiło akurat to jedno. No dobra, ale w każdym razie miałeś 3 idealne OB, jeżeli grałby się z krawędzi. I teraz uwaga, to jest właśnie to, o czym mówię. Ktoś o to dzisiaj pytał, czyli te negowanie OB. Czyli mamy tak, realizacja OB, spadek, poniżej OB i to znacznie i następnie wzrost. I później znowu spadek i teraz uwaga, co tutaj się stanęło. Hop i co my tu mamy? Czyli najczęściej właśnie po przebiciu OB mamy jakby kolejne OB w drugą stronę, czyli tak zwany już ATR. I zazwyczaj takie rzeczy już staram się zagrywać, ale uwaga, tutaj mamy taką rzecz i patrzcie, jeżeli ktoś grał od krawędzi, miał mnóstwo czasu na zabezpieczenie tej pozycji na break-even, no już po połowie zawsze się to robi, ale jeżeli ktoś chciałby łapać to tak jak ja, o, już zaraz posłucham i wam pokażę, co mi chodzi, ale jeżeli ktoś chciałby to łapać tak jak ja, no to nonsensem jest po takim większym ruchu, czyli do połowy, łapać to wyżej. Jeżeli ktoś wziął od krawędzi, cena spadła, wyrzuciła na break-even, koniec roboty, nie ma co próbować dalej, dlatego że mamy już w połowie zrealizowane OB. Ewentualnie na zawrotce, ale no już wolałbym takich rzeczy nie zagrywać, bo dla mnie już 50% to już jest zrealizowane OB. Jeżeli cena by na przykład, nie wiem, zrobiła coś takiego, czyli tutaj hop, delikatnie tak i jeszcze zawróciłem, to wtedy można shortować, ale już przy takim dużym ruchu ja bym tego osobiście nie shortował i odpuściłbym sobie chwilowo ten rynek i raczej starałbym się spoglądać na takie ATR-y, które też dosyć często widzę tutaj działają, czyli to w ten sposób. Ten rynek tutaj widzę działa w tym momencie na mniejszym interwale i na przykład na takim właśnie mniejszym interwale, później na mniejszych zasięgach można sobie dobrać, jakby mniejszym zasięgiem można rozegrać sobie duży zasięg, czyli przypuśćmy gdzieś tam wchodzimy na takim średnim zasięgu, stop loss dajemy mniej więcej pod tym, powiedzmy tak, przypuśćmy, tak, oczywiście ja tego nie zagrywam i to jest takie gdybanie, bo wiadomo, łatwo być mądrym po tym, jak rynek jest po prawej stronie. Natomiast w tym miejscu można taki delikatny jakby robić stop loss. Odtąd gramy, tak, tutaj stop loss powiedzmy, no i gdzieś tam na kolejne szczyty sobie próbować na 1.6. No tutaj akurat dla mnie byłoby to za małe RR, jakby to byłaby zbyt ryzykowna transakcja, więc jak już to bym ustalał coś mniejszego w stylu coś takiego, na jakieś, żeby 1.10 chociażby mieć. I żeby po jakimś 1.4 już te break-even sobie ustawić, czy tam 1.3, czyli po przebiciu tego, żeby już ustawić sobie break-even. Okej, okay. No dobra. Ile instrumentów obserwujesz? To leży, kilkanaście w sumie. Dobra, mamy już 50 po, czyli tak przedłużyliśmy troszeczkę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na grupę. Tak jak mówiłem, sponsorem było FP Markets, dźwignia 1500 jest, więc można działać tak jak ja. Koszty są bardzo dobre do jednego, nawet mają niższe prowizje od jednego z topowych brokerów, u którego wszyscy działają, tak więc naprawdę z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że w FP można grać, jeżeli ktoś ma taką ochotę. Dzięki za dzisiaj, grupa na Facebooku, jeżeli ktoś chce, Wezori FX World.
Pozdro i trzymajcie się samych zielonych świeczek w przypadku longów i czerwonych w przypadku shortów. Trzymajcie się, cześć. Thank you.